Siema widzowie, witam was w 68. odcinku, jeżeli dobrze liczę, z gry Kroniki Myrtana Warholoth. W poprzednim odcinku, no już doszliśmy powoli do końca, dochodzimy powoli do końca, więc w poprzednim odcinku działy się dymy, jeżeli nie widziałeś to sobie wejdź, nie będę ci spoilerował, ale naprawdę się zadziało bardzo dużo, a dzisiaj kontynuujemy tą historię z wczoraj, musimy się dowiedzieć co się stało i gdzie my jesteśmy na samym starcie. Możesz zostawić lajka, a ja na samym starcie standardowo rozpocznę dialogiem. Riordian. Poszedłbym sobie po kawę. Tak, kawka. Dobra widzowie, mam kawkę, więc możemy tutaj spytać kilka ważnych, istotnych kwestii. Co tu się kurwa odjebało w poprzednim odcinku? Gdzie są wszystkie moje rzeczy? Przeor osobiście nakazał zamknąć całe wasze wyposażenie w komnatach arcymagów. A po kij i Kesela od jego bardziej spontanicznej strony. Dlatego chciał uchronić was przed kolejnymi pochopnymi decyzjami. O ile odzyskanie wyposażenia na własną rękę raczej jest niemożliwe, o tyle nie musisz się obawiać, że utracisz cokolwiek ze swojego dobytku. Gdy tylko wyzdrowiejesz, odzyskasz wszystko, co do ciebie należy. Ten cały przeor wie o tym wszystkim, co się wydarzyło? Deszczu podrynne. Oczywiście. Przekazaliśmy mu wszystko, co powiedział Kessel. Niestety, nie było tego zbyt wiele. Przeor zdecydował, że ostateczną decyzję w sprawie dalszych działań podejmie dopiero wtedy, gdy porozmawia z Kesselem. Ale ten najpierw musi wydobrzeć. Powinieneś wiedzieć, że większość magów w klasztorze pamięta Volkera jeszcze jako młodzieńca, gdy sam dorobił się fortuny i chciał naprawiać świat. Kessel od lat próbował sprawić, by przejrzeli na oczy. Niestety, bez większych sukcesów. W jakim stanie jest Kessel? Niestety, znacznie gorszym niż ty. Sam Adanos musiał wlać w niego siły, żeby dotarł z tymi wszystkimi ranami aż tutaj. Trafiło go kilka bełtów, a upadek z wysokości tylko dokończył dzieła. Robimy wszystko, co możemy, by uleczyć jego ciało, ale niektóre rzeczy po prostu wymagają czasu. Jestem pewny, że za kilka tygodni Kessel będzie już mógł z nami rozmawiać. No ja aż tak pewny nie jestem. Musimy jak najszybciej powstrzymać lichwiarza. Spokojnie. W tym stanie nie powstrzymasz nawet chrząszcza. Jeśli masz opuścić mury klasztoru, to najpierw musimy doprowadzić twoje ciało do dawnej sprawności. Potrzeba do tego wielu dni rozsądnego treningu i odpoczynku, tak by nie nadwyrężyć wyniszczonego organizmu. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu na leczenie? Kessel uratował mnie już dwukrotnie, nie mogę go zostawić w takim stanie. Tak jak mówiłem, nie każdą ranę da się uleczyć w ciągu kilku chwil za pomocą magii. Czary obciążają organizm. Użycie ich na was mogłoby mieć katastrofalne skutki. Cudem uniknęliście śmierci i powinieneś się z tego cieszyć, jednak potrzebujecie czasu, a Kessel w szczególności. Okej, czyli teraz będziemy w takim zamkniętym obozie. Rozumiem, z których nie będę mógł się wydostać i będziemy od zera do bohatera, kurwa, trening robić. W takim razie oddajcie mi moją broń. Dokończę tę sprawę. Widzę, że nie ustąpisz. Przynajmniej dopóki nie zrobisz krzywdy albo sobie, albo komuś. Nie będę ukrywał, że się teraz nie no, nie słychać siorpania, co jest. Właśnie dlatego, gdy czekałem, aż się obudzisz, pomyślałem o pewnej miksturze, która mogłaby pomóc wam wrócić do zdrowia znacznie szybciej, ale... Ale? Ale to pewnie tylko taka klasztorna legenda. Legenda o recepturze, którą usłyszałem, będąc jeszcze młodym nowicjuszem. Rzekomo jej autorem był Dagobert, niezwykle uzdolniony alchemik. Mag Rierol próbował przez wiele lat ją odtworzyć, ale zniechęcony brakiem sukcesów, ostatecznie porzucił pracę. Może gdyby na tę recepturę spojrzała świeża para oczu, to coś udałoby się ustalić. Jak mam go przekonać do pomocy? Rierola? Możesz spróbować, ale już jest tak stary, zrzędliwy i leniwy, że wątpię, by coś z tego wyszło. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jesteś spoza klasztoru. Nie możesz sam z nim porozmawiać? Uwierz mi, próbowałem, gdy tylko przeszedłem próbę wody. Rierol chyba obawia się, że receptura ostatecznie okaże się nic nie warta i poświęcił większość swojego życia na mrzonkę. Albo co gorsza, wyjdzie na to, że to nie on, a ktoś inny zdoła ją rozszyfrować. Tak czy inaczej, mijałem Rierola na parterze, gdy szedłem cię odwiedzić. Może dalej tam jest, spróbuj się do niego przejść. Rozprostowanie kości dobrze ci zrobi. Tylko pamiętaj, nie przemęczaj się. Dobra, ja to pierwsze bym się kimnął, może odzyskam trochę sił. Chociaż wątpię. Nie, koszmary senne nie pozwalają ci należnie wypocząć. Okej, co my tu w ogóle znajdujemy? Gdzie my się przede wszystkim w ogóle znajdujemy? Kim ty kurwa jesteś? A to Kessel jest. On
Tu spał, czy mam wrażenie, że on tu wszedł nagle? Chyba. Nie, to. On tu wszedł? Nie widziałem do końca. Ale mam takie dziwne wrażenie. Jesteśmy w klasztorze magów wody, którzy robią magicznie wodne rzeczy. W ogóle teraz dowiedziałem się, że przecież magowie wody wierzą tak w Beliara, a magowie ogna Winosa. Tak, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie fabularne. No wierzą w innych bogów, więc się nie za bardzo dogadują chyba. Słyszałem o tym, co się a tamci wspierają raczej lichwiarza, tak? I upewnimy się, by odpowiedzieli za swe występki. Tam miasta ogólnie. Doskonale wiem, kto jest winny. To Volker nas zaatakował. I Bradlock. Proszę, nie rzucaj tak poważnymi oskarżeniami w stronę kogoś tak szanowanego. Narracja Kessela musiała ci zaszkodzić. Słyszałem, że pracowałeś kiedyś nad recepturą Dagoberta. Nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur. Receptura Dagoberta to bajka, którą wymyślili sobie wieśniacy. Mikstura lecząca wszystkie rany? Przecież to niedorzeczne. Pewnie masz gorączkę młodzieńcze. Najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej wrócisz Dziadek, do łóżka. Robimy tą miksturę albo ci tu napierdolę. Marie, to ty? Początkowo nie poznałam cię z tą blizną na twarzy, ale głos wydawał mi się. Ej, ja mam bliznę na twarzy? My się znamy? Czy my się znamy? Byliśmy razem na statku, a potem w Silbach. Anna. Nie pamiętasz? Anna? Wiedziałam, że też mnie rozpoznasz. Powiedz mi, co ci się stało? Nie pamiętam. Wyglądasz, jakby dopadło cię całe stado wilków. Dużo było tych lasek tam. Zresztą przez całą giereczkę, szczerze mówiąc, to ja się nie dziwię, że ja nie pamiętam ich imion. Przez całą tą grę spotkaliśmy tyle imion, że to jest chyba kurwa niemożliwe zapamiętać to. Jakbyś podała mi kontekst jakiejś wypowiedzi, to od buta bym strzaił. Ale także z imiona ciężko. Anna. Jak leci? Magowie są wymagający, ale jestem im wdzięczna, że mogłam tu zostać. Kto by przypuszczał, że pomaganie innym sprawi mi tyle radości? Wraz z przyjacielem zostaliśmy zaatakowani przez bandytów. Te parszywe dranie są zmorą tej wyspy. Sama nieomal padłam ofiarą jednego z nich. Chciałam wyruszyć do miasta, by poszukać dla siebie jakiejś lepszej pracy niż to, co proponowali nam w Silbach. Po drodze spotkałam jakiegoś miłego gońca z gildii kupieckiej. Obiecał, że zaprowadzi mnie prosto do miasta. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że zaczynamy schodzić z głównego traktu. Więc zaczęłam sugerować, że może resztę trasy przejdę już sama. Wtedy zaczęło robić się naprawdę nieprzyjemnie. Na szczęście w ostatniej chwili znikąd pojawił się facet w skórzanej zbroi, który jednym ruchem drewnianego kija ogłuszył tego bandziora. Nie chciał mi podać swojego imienia, ale powiedział mi jedynie, że jest pokornym sługą Adanosa i zaprowadzi mnie tam, gdzie będę bezpieczna. Tak właśnie trafiłam do klasztoru. Magowie zajęli się moimi ranami, a gdy zaczęłam czuć się lepiej i widziałam tutaj tych wszystkich ludzi w beznadziejnym stanie, nie mogłam tak po prostu siedzieć. Dobroć, widzowie tworzy dobroć. Pomagałam przy rannych, trochę prałam i sprzątałam, a nawet gotowałam proste, dla chorych. Proste. Jeszcze kiedyś bym o tym nie pomyślała, ale dziś czuję, że spełniam się w pomocy innym. Cieszę się, że wyszłaś z tego cało. Mam nadzieję, że ty też się jakoś trzymasz. A co z twoim bratem? Udało ci się go odnaleźć? Jeżeli nie widzieliście, nie czytajcie, widzowie, co tam jest napisane. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to cofnij się teraz. Niestety Jorn nie żyje. Tak mi przykro, Marvin. Nie miałam okazji go bliżej poznać, ale wydawał się bardzo dobrym i uczciwym człowiekiem. Gdybyś teraz to już sam nie wiem, czy on był uczciwy i dobry. Już nie wiem, co tu się odpierdala w tej grze. Jest pewna rzecz, o którą chciałbym cię prosić. Jasne, Marvin. My, uciekinierzy, musimy się trzymać razem. Mag Rierol jest w posiadaniu pewnego przepisu, dzięki któremu mógłbym znacznie szybciej wrócić do zdrowia. Niestety udaje, że o niczym nie wie. Ledwo chodzę i nie uda mi się go zdobyć samemu. Ale może ty mogłabyś się za nim rozejrzeć. Nawet nie wiem, mogę sprawdzić dla ciebie, gdzie znajduje się jego kwatera. Gdy poczujesz się lepiej, będziesz sam mógł tam pójść i ją sprawdzić. Jak leci? Nigdy nie zrozumiem, czemu kobiety nie mogą zostać magami. Tamice.
Też w sumie nie wiem. A nie mogą? No to dobra informacja, skoro miałem wiedzieć. Mogę tą tak sobie pożyczyć? Śrub? Do śrub? Dzięki, dzięki. Ranna uchodźczyni. Mogę z tym porozmawiać? Nie, ranny uchodźca też nie mogę. Jordian, ty coś jeszcze ciekawego? Opowiedz mi coś o klasztorze. Klasztor został założony na wyspie wiele wieków temu. Jeszcze zanim dotarli tu pierwsi Myrtańczycy. Wiara Adanosa zawsze była wyjątkowo silna w tych okolicach. Nawet sami wilczy synowie dołożyli się do ufundowania tego miejsca. Początkowo klasztor składał się tylko z kościoła na skalnej wyspie, na północ od nas. Z czasem, gdy przybywało magów i nowicjuszy, my jesteśmy na osobnej wyspie. Zabudowania. Na samym końcu postawiono wielki most łączący klasztor z resztą wyspy, który miał otworzyć to miejsce na handel i częstsze pielgrzymki. Ja już wiem, gdzie my się znajdujemy. No tak, klasztor magów wody. Byliśmy tam. Oczywiście, że pamiętam. Ja tam byłem kiedyś. Mnie nie wpuścili, chuje. Nauczysz mnie czegoś o magii? Mamy wspólny cel, więc myślę, że nie zaszkodzi, bym przekazał ci podstawy korzystania z energii magicznej. Nie, ale dobrze wiedzieć, że mnie nauczysz. Wbrew temu, co twierdzą ludzie, magia nie jest wyłącznie domeną magów. Dobrym tego przykładem są stare księgi. Zawarta w nich mądrość, często sięgająca całych pokoleń, ma w sobie coś mistycznego. Rozumiem, chyba, albo i nie. Czy mogę sobie dupnąć te potki? Czy ja chcę dupnąć te potki? Mistrz Rierol wyraźnie nakazał, by chorzy pozostawali w łóżkach. Musisz odpoczywać, inaczej nigdy nie poczujesz się lepiej. Przestań mnie wkurwiać, panie nowicjusz. Wychodzę sobie na zewnątrz i... O. No przepuść, żeś mnie, nowicjusz. Jo, cię dupca. Słuchaj, Rierol. Hej. Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? Kompleks klasztorny jest jednym z najstarszych na wyspie. Jego budowę rozpoczęto jeszcze za czasów Wolfzaka, chociaż początkowo miał być tylko niewielką kapliczką. Na przestrzeni lat kapliczkę rozbudowywano, a wiara w Adanosa zaczęła dominować wśród mieszkańców wyspy. Sam Wolfzak dzięki wpływom ówczesnych magów spokorniał. Gdyby nie oni, to kto wie, jak daleko by zaszedł, budując swoje imperium. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Wodna pięść? Odkąd tylko gdzie jest wodna pięść, którą daję małe? Kurwa! Wiarę w Adanosa. Przepraszam, widzowie. A gdyby słudzy Innosa i Beliara nie toczyli teraz ze sobą wojny, pilnowalibyśmy pomiędzy nimi teraz równowagi. Przeor zakazuje nam jednak angażowania się w konflikt zbrojny pomiędzy królestwem a orkami, więc w tej materii od ładnych paru lat nie podejmowaliśmy działań. Kto tu rządzi? Decydujący głos w najważniejszych sprawach ma przeor, Regen. Jednak nie podejmuje ich bez konsultacji z radą. Mniej ważnymi sprawami organizacyjnymi zajmują się przypisani im magowie. Mnie noga swędzi. Opowiedz mi o przeorze. Teraz coś... Regen się ma już swoje lata, ale mimo to zachował bystrość umysłu, przynajmniej według mnie. Bo nie wszyscy w klasztorze zgadzają się z jego decyzjami w ostatnim czasie. Nie ma jednak co się dziwić. Żyjemy w trudnych czasach. Codziennie mierzymy się z poważnymi problemami. Bardzo łatwo różnice zdań w takiej sytuacji. Jak się masz? Sytuacja na wyspie. Arwin, kurwa, ten aktor głosowy. Musimy jak się masz? Tylu ludziom, a mamy tak mało rąk do pracy. Oby Adanos nam dopomógł. Potwierdzam. Dobra. Co my możemy w takim razie teraz zrobić? Ono obiecało, że sprawdzi, gdzie znajduje się pracownia Rierola. Jeśli do tego czasu zdążę poczuć się lepiej, tam się za to wezmę. Póki co muszę odpocząć. Czuję, że ledwo stoję na nogach. Anna, słuchaj. Znalazłaś? No na razie nic nie znalazłaś. Kurwa, czy ja się nie poczuję lepiej, jakbym sobie tutaj kimsnął się jeszcze trochę? Spróbujmy się kimsnąć. Nie no, jak ja mam tak... Dobra, pierdola to. Tyk. Lepiej się czuję? Chuja się lepiej czuję. Tyk, lepiej? O, pięć wodna, a to jakiś ten jest, zaklęcie. Słuchaj, nowicjusz. Ty wyglądasz na kogoś, kto by się dało go przykupić.
Okej, okay, czyli nie ma takiej możliwości. No to nic, no to widzę, że jedyną opcję jaką mam to i spać. I właśnie zmarnowałem 3 potki za jakieś pewnie 400 golda. Ale pieniądze akurat mamy. Znaczy akurat nie... O, mamy wytrych? Nie mamy wytrycha. Pieniądze... Czyli tu pewnie ta pracownia się znajduje, albo tutaj. Mamy pieniądze, tylko akurat nie przy sobie. I w sumie nie mamy. Ale mam nadzieję, że będziemy mieli. Bo moje 10,5 kafla, jak się skurczę, zniknie nagle, to się trochę wkurzę. Tak, po prostu mieliśmy się kimnąć. Czuję się lepiej. A, nie pozwali mi wypocząć, ale już się tylko trzymam za ramy. Wygląda na to, że jest git. Czuję się dziś trochę lepiej. Może uda mi się zdziałać więcej w sprawie tego przepisu. Powinienem poszukać Anny. Anna. Kimłem się? Pewnie, że się kimłem. Właśnie miałam iść cię odwiedzić. Jak się dzisiaj czujesz? Mogę wyjść na dwór. Szczerze mówiąc, dzisiaj czuję się całkiem szczerze nieźle. Szczerze mówiąc, dzisiaj czuję się już całkiem nieźle. Miło mi to słyszeć. Miejmy nadzieję, że jeszcze kilka dni i wrócisz do pełni sił. Jeśli chodzi o tę sprawę, o której rozmawialiśmy wczoraj, wiem już, gdzie jest pracownia Rierola i mogę cię tam zaprowadzić. No to prowadź. Gdzie Riordian i Rierol? To najpierw Riordian najważniejsze pytanie w sumie. Chorymi, którzy właśnie dotarli do klasztoru na łodzi. Powinien dotrzeć z nimi do lecznicy za kilka godzin. No to mamy kilka godzin. Jeśli chodzi o Rierola, to pewnie przesiaduje w wolną pracownię, jak to ma w zwyczaju o tej porze. Spokojnie, mam pewien sposób, jak go stamtąd wyciągnąć. No, mogę tak to po słucham. Prostu wyjść z lecznicy? Riordian poinstruował nowicjusza, że powinieneś odbyć w ciągu dnia spacer. Więc nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Kazał ci także przekazać tę szatę, żebyś nie biegał na zewnątrz w tych starych, zniszczonych ubraniach. Co to za szata? Co? Wybacz, chyba jesteś ostatnią osobą, która nadawałaby się do życia w klasztorze. No i ten niebieski, to chyba nie twój kolor. Co ty pierdolisz? Nieważne. Nie traćmy czasu i chodźmy. Tylko pamiętaj, że w klasztorze mają dziś jakiś dzień ciszy. Ale niebieski to drugi ulubiony kolor mój. Do losowych pomieszczeń, czy komukolwiek przeszkadzać. Dobra, to wbiegam i komuś przeszkadzam. Ranny uchodźca. Nie da się z nimi pokarać. No dobra, a to dziś na dworze jest. Pokaż w ogóle, co my mamy na sobie. Szata nowicjusza wody. No, najgorsza nie jest, najlepsza, no też nie. Tak, tak jak mówiłem wam wcześniej, znajdujemy się... Ło kurwa, jak my sprawni już, chłopie. Widzisz, co my robimy? Jak ja już tu okradam klasztor wody. Jak my już, kurwa, jak zajączki. Hop, siup. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zawołam Rierola i powiem, że potrzeba pomocy w lecznicy. Ty wejdziesz wtedy do środka i poszukasz tego swojego przepisu. Dobra. Ukryj się tam i poczekaj, aż odejdziemy kawałek. Dobra. Tam czy idzie? Tutaj? Nie może być dnia, żeby choć jeden z nich się nie udusił. Ale coś taki nieskory do pomocy. Urwiony taki. Oddychajcie, bracia. Daj i wydaj. Pierdalam się do tej pracowni. Eliksir wzmocnienia ducha. Wszystko ci biorę, kurwa, że mi nie pomogłeś, chamie jeden. Ekstrakt many. Wszystko, kurwa, nawet kościotrupa ci opierdolę. Nie ma tu nic ciekawego. Tu nic nie ma ciekawego, jasne. Tego nie otworzę bez wytrycha. A! O! A jednak. Ty, zajebiście. Bez wytrycha. Mamy to. Czekajcie, ale tu jeszcze trzeba regał dla książki dla widza. Cyk, cyk, cyk. Nie ma tu nic. Tu nie ma nic ciekawego, jasne. Tu coś ciekawego jest? Nie ma. Nie ma tu nic ciekawego, rozumiem. Tutaj jakieś regały na książki. Oczywiście, że okradniemy. Co to jest? Wybrzuszona księga. Coś ukryto pod nią. Co pod nią ukryto? Eliksir ducha jakiś? Coś pod nią ukryto, ale nie jestem pewien, co to było. Tam jakiś zwój pewnie. Wiedza magiczna, czysty pergamin, porażenie. Spoko, jak ja teraz będę napierdalać spelami. Legam na książki. Nie ma tu. Nudy. Tutaj mogę coś ukraść. Sextans, nie mogę. To jakieś szczypce, też nie mogę. W takim razie zostaje nam tylko i wyłącznie jedna opcja. Receptura. A, nie mogę tego przeczytać.
Ledwo można coś z tego odczytać. Zwój otwierania zamków, teraz powinienem bez problemu otworzyć ten kufer. No ale ja już otwarłem, ale chyba gra nie skumała. Tyk, git, zabrane, wszystko w porządku. Kuszę Rierola, poza przepisem znalazłem sporo przydatnych rzeczy. Lepiej poczekam ze sprawdzeniem tych zwojów do momentu, gdy będą mi naprawdę potrzebne. Najwyższy czas wracać do lecznicy. Rierol może się tu pojawić w każdej chwili. Ewakuacja w takim razie. Cyk. Cyk. Do lecznicy. Witam. Hej. Słuchaj. Udało mi się zdobyć recepturę. Ciszej, bo jeszcze nas usłyszy. Widziałem, jak kręcił się przed chwilą na parterze lecznicy. Dobrze, pokaż ten przepis. Interesujące. Samo przygotowanie mikstury nie wydaje się bardzo skomplikowane. Po prostu ma sporo kroków, które trzeba dokładnie wypełnić. No, jest też kilka nieścisłości, jeśli chodzi o składniki. Co z Kesselem? Widać jakąś poprawę? Niestety, na ten moment jego stan wciąż jest bardzo ciężki. Tak jak ostatnio mówiłem, powrót do zdrowia może mu zabrać wiele tygodni. Nie traćmy czasu, róbmy ten eliksir. Nie tak szybko. Ale wkurwiony Marvin. Najpierw muszę rozgryźć, co zrobić z tymi brakującymi ingrediencjami. Kilka wygląda na błędy w tłumaczeniu. Takie słowo w języku polskim w ogóle istnieje? Nie do zdobycia w naszych rejonach. Będę musiał dokładnie przeanalizować ten przepis. Przyjdę do ciebie jutro i zastanowimy się, co dalej. Na dziś wystarczy. Dobra. Lichwiarz ciągle jest. Albo niedobra. A ja mam spać? Nie dostrzegasz lekcji, jakiej udziela ci pobyt w klasztorze? To właśnie pochopne działania i chęć natychmiastowej zemsty doprowadziły ciebie oraz Kessela do aktualnego stanu. Adanos jest bogiem równowagi i zaprowadza ją na świecie za sprawą swoich żywiołów oraz nas, ludzi. Nie ma takiej siły, która mogłaby się oprzeć jego sprawiedliwości. Przestań na chwilę biec. Pozwól sobie odetchnąć, nabierz sił, czekając na przypływ. Wtedy będziesz miał ze sobą nie tylko dawną sprawność, ale i rozwagę. No to może nie najgorsza taka rada w sumie. Gaduję, że nawet nie muszę czytać, co tam jest napisane pod tym z deszczu pod rynę. Przydałoby się parę wytrychów. Ty, a ja mogę... Cztery. Kureczka, cyk. Otwieranie zamków. I cyk. A, nie mogę. Dobra. Także zgaduję, że nie musimy nawet czytać, co tam jest napisane, po prostu idziemy sobie w kimono, do śpiurkolota. Podoba mi się w jakiejś części to, co nam prezentują twórcy. Nie jakoś turbo. Wyspany? Z każdym dniem wyglądasz. Ale jest naprawdę, jest masę wątków, masę misji, masę, to jest kurwa potężna modyfikacja. Czego nie można powiedzieć. Dłuższa niż Gothic, sam. Wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Bo tak właśnie było. Od rana pracowałem nad tą recepturą i chyba sam Adanos czuwał nad mym umysłem, bo nie tylko nie zasnąłem, ale i udało mi się ostatecznie odczytać ten przepis. No i co tam jest napisane? To jak? Możemy już ją przygotować? Tutaj pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, jak do sporządzenia zwykle. Wywaru potrzeba sporo składników. Chwilę mi zajmie skompletowanie całej listy tak, by nie wzbudzić podejrzeń reszty magów. Większy problem będzie jednak ze stołem alchemicznym. Jesteś magiem, nie masz dostępu do stołu? Jak to ładnie określił Przeor, mam dyscyplinarne zwolnienie z prac alchemicznych bez koordynatora. Widzisz, niedługo po zostaniu magiem próbowałem wytworzyć eliksir z czystej bryłki rudy. Kabum. Powiedzmy, że stół nie nadawał się później do użytku, a ja przekonałem Kabum. Się na własnej skórze o potędze tego surowca. Nie możemy użyć czyjegoś stołu? I ryzykować, że ktoś się dowie o naszych poczynaniach? Równie dobrze możemy wyrzucić recepturę do morza. Część składników powinienem mieć jeszcze z czasów ćwiczeń w nowicjacie, ale jest kilka, o, kurwa. Które musisz pomóc mi zdobyć. O! Co ty mówisz, że ja tak trafiłem? Już pomagam, widzowie. Uzupełniam olejek, ale niefortunna sytuacja. Już nie mam olejku, Sadek, poczekajcie. Dobra, czemu nagle zależy ci na zrobieniu tej mikstury? Zależy ci na zrobieniu tej mikstury? Nie tylko tobie zależy na wyleczeniu Kessela. To dobry człowiek i bez niego Archolos znajdzie się naprawdę w trudnej sytuacji. Mając to na uwadze, doszedłem do wniosku, że powinien zacząć podejmować działania najszybciej, jak tylko się da. Oprócz tego eliksir Dagoberta stanowi dla mnie dobrą okazję, bym udowodnił tym wszystkim starym i zrzędliwym magom, jak dobrym jestem alchemikiem.
No to dalej. Bierzmy się do roboty. Spisałem dla ciebie krótką listę potrzebnych elementów wyposażenia i miejsc, gdzie możesz je znaleźć. Opracowanie sposobu na ich zdobycie pozostawiam tobie, ale pamiętaj, jeśli zostaniesz przyłapany na kradzieży, to będziemy mieli wielkie kłopoty. A, jeszcze jedno. Większość mieszkańców klasztoru została poinformowana, że nie jesteś nowicjuszem. Ale gdyby jakiś stary mag się co do ciebie pomylił, to nie musisz wyprowadzać go z błędu. Rozumiem. Kłamiemy. Nie ma. W tym akurat, kurwa, jestem dobry. Całe życie praktyki. Muszę zebrać teraz wszystkie przedmioty z listy, które przekazał mi Riordian. Czyli... Almanach miar alchemicznych. Najprawdopodobniej w bibliotece. Drewniany moździerz, mogą go mieć nowicjusze. Albemik, podziemne magazyny. Miary alchemiczne, podziemne magazyny. Spory kociołek do zdobycia w kuchni. No to co, widzowie? Prosta misja, dość bardzo przyziemna, prawda? Ale znajdujemy się w klasztorze i wszystko służy czemuś. Czy mi się to turbo... Wydaje mi się, że kurwa, ja wiem, ile twórcy gry musieli wpierdolić w to czasu. Jakkolwiek teraz to źle to nie zabrzmi, wydaje mi się, że ta gra jest kurczę trochę za długa. Wydaje mi się, że jakby ta gra była troszeczkę krótsza, żeby się o wiele przyjemniej grało. A może to po prostu ja, spamujący po 6 odcinków dziennie, liczący na to, że będzie koniec. Chociaż wiadomo, gierka jest super, ale no nie będę ukrywać, że nie chce mi się 30 lat spędzić na graniu w tą grę. Szczególnie, że jest masę nowych premier, które chciałbym ograć i masę nowych gier, które sobie pozapisywałem i możemy ograć i na streamach i nie na stream. O, witam! Co ty tutaj robisz? Nie wyglądasz mi na maga. To wydaje mi się, że gdyby była delikatnie krótsza, byłaby o wiele lepsza, bo to jest 64 odcinek, a myślę, że... No to jest jakiś kurwa rekord, ja nie byłem po prostu widzowy. Przepraszam za to, że ja wiem, że niektóre odcinki są bardzo powtarzalne. Ja po prostu siadam i jestem tutaj tak naprawdę nieobecny, tylko gramy w grę i ja coś tam popierdolę za głupoty. Ale powiem wam szczerze, że miałem przerwę z jakieś 2-3 miesięczną i ja po prostu nie byłem gotowy, widzowie, na to, że po pierwsze będzie tyle osób, po drugie będziecie tak zaangażowani, a po trzecie będę tu siedział 64 odcinki już. Serio się tego w chuj nie spodziewałem. Dlatego mam nadzieję, że czasem mi wybaczycie. I myślę, że po tym odcinku zrobię sobie małą przerwę. Dla was to nie będzie przerwy, bo nagrałem masę odcinków na zapas. To jest chyba tydzień zapasu. Albo coś takiego, jak nie kurwa więcej. Więc dla was to nie będzie jakby nic takiego, ale za to pewnie streamuję teraz na Twitchu, jak oglądasz ten odcinek, więc wejdź tam. Zostałem ciężko ranny, magowie starają mi się pomóc. Zostałem ciężko ranny i magowie pomagają mi wrócić do zdrowia. Widzisz, moje ciało jest w doskonałym stanie, ale mój duch potrzebuje leczenia. I leczysz go alkoholem? Nawet paladyn ma chwilę słabości. Od czasu tej sprawy ze złotymi inosami nie mogę zaznać spokoju. Znowu. Magowie ognia mówią, że wszystko jest w porządku i powinienem porzucić tę sprawę, ale niech Inos wybaczy mi te słowa, nie zgadzam się z nimi. Mieliśmy nauczać o naszym panu wszystkich niewiernych, nawracać tych, którzy błądzą, poprzez nasze słowa, przykład i święty ogień. Tymczasem zajmujemy się sprzedawaniem posążków i powiększaniem majątku kościoła. Przez to wszystko czuję, jakby mój ogień gorliwości dogasał. I zupełnie nie wiem, co z tym począć. Nie mogę powiedzieć o tym moim braciom. Co by sobie o mnie pomyśleli? Albo co by było, gdybym swoje zwątpienie przelał w serce któregoś z nich? Dlatego, gdy zobaczyłem, że wracają do mnie dawne demony i znowu sięgam po butelkę, natychmiast zabrałem swoje rzeczy i przybyłem tutaj, do klasztoru. Szukałem miejsca odosobnienia, gdzie mogę spokojnie się pomodlić, odciąć od świata zewnętrznego i przemyśleć wszystko od początku. I jak ci idzie? Chyba sam doskonale widzisz. Przynoszę hańbę własnemu zakonowi.
Zawsze możesz zacząć od pozbycia się tej butelki. Masz rację. Zbyt długo pozwalałem, by ten przeklęty płyn mnie więził. Weź go. Muszę się pomodlić. No i wszystko. Darmowe piwko. Cztery piwka darmowe. No taki układ. Jestem w stanie się zgodzić. Jak się mają sprawy? Muszę przyznać, że na ciebie liczę. Proszę, nie zawiedź mnie. Na mnie liczysz? No to nie zawieź. Ja pomóc. Nowicjusz. To mamy? Tu nie mogę wejść. Tu jest nowicjusz, jasne. A tutaj znajduje się jakieś miejsce. To jest chyba podziemie jakieś, prawda? Nie wiem, czy z tą czasem nie ogarniemy tego, co mieliśmy ogarnąć. Jakichś tutaj przedmiotów. Chyba tak właśnie. Nowicjusze zrobili tu niezły bałagan. W dodatku jest tu strasznie ciemno. Muszę jakoś rozjaśnić to pomieszczenie, wtedy poszukać potrzebnych przyrządów. Mnóstwo tu starych papierów i składników. Lepiej, żebym unikał ognia. O kurczę, muszę mieć zwój. A mam taki zwój? A mam taki zwój. A to chillera. Ej, piąteczka, światło. Boom. Od razu lepiej, teraz mogę zabrać się za poszukiwania. Witam widzowie. Tak, musimy zabrać się za poszukiwania. Zabrakło mi miejsca na kompie, byście widzieli, jaki to był głośny dźwięk, jak dostałem z OBS-a. Tak się zesrałem. Ale dobra, kontynuujemy sobie oczywiście. Przeszukaj worki. Doświadczenie, jakiś pisik. Musiałem przekopać się przez mnóstwo rupieci, ale wydaje mi się, że mam już wszystkie potrzebne miarki alchemiczne. No i w porządeczku. Tak jak mamy, to można stąd uciekać? Chyba nie do końca, bo wydaje mi się, że dwie rzeczy miałem zna... O, witam serdecznie. Wstać. Nikt bez wyraźnego pozwolenia nie może zejść do podziemi klasztoru. Badulf. Czemu? To bezpośredni rozkaz przeoru. A ja tak. Wstępuj. Oni do mnie, siema, pomożemy ci, uleczymy cię. A ja tak, dawaj mieszkę mnie, nie wkurwiaj. Co jest w tych podziemiach? Za moimi plecami znajdują się katakumby klasztoru. Nic, co by mogło cię zainteresować, młodzieńcze. Jak życie? Próbuję medytować. Nie przeszkadzaj. Podziemiach? Zawrót. No, chyba nie mam wyboru. Cześć, żebyś mnie nastrzała, kurczę, rozdupcył. Ile? Nie mam ani klucza, ani wytrychu. Okej. Drzwi są zamknięte na klucz. Szkoda, że nie mam już więcej zwojów otwierania zamków. Szkoda. Musi być jakiś inny sposób, by dostać się do środka. Może któryś ze zwojów znalezionych u Rierola mi pomoże. Tak się składa, że akurat mam otwieranie zamków. I cyk. O. Jaki zwojów? U kogo? Co się dzieje? Powiększenie potwora? No nie wiem. Przemiana wstrząszcza? No niby może by mogło pomóc. Porażenie? I myk! O kurwa. Myślałem, że może wyważy drzwi, widzowie. Chyba nie do końca poszło tak, jak chcieliśmy. Może przemiana wstrząszcza. No oczywiście, że przemiana wstrząszcza. Widzę, jak tutaj będę siup tym dolnym wejściem. Tylko jak ja stąd wyjdę i którym się odmienia skrząszcza? Bo ostatnio miałem z tym problem, pamiętam. Tylko jeden widzowie była taka... Stefan, co ty tu robisz? Zaraz pogadamy. Najpierw tutaj, przemiana skrząszcza. Pamiętam, słuchajcie, było w tego. W Gothiku 1 była dokładnie taka sama misja i nie miałem zielonego pojęcia, jak mam się kurwa odmienić. A teraz? Oczywiście, że widzowie, teraz też nie mam zielonego pojęcia, jak się odmienić. Po kolei wszystko? Nie masz pochodni. No, jestem kurwa chrząszcz. Ty! Tryb FPS. O, a to co? Spokojnie, widzowie, zaraz znajdziemy przycisk, mówię wam. To był jakiś taki trywialny przycisk, którego nigdy nie klikałem. Tab. Nie. Scroll, myszki. To był jakiś taki Enter, to był Enter. Wiedziałem, że to był któryś z przycisków takich bardzo trywialnych. Pamiętam to dokładnie z Gothica 1. Zapasowy klucz, cyk, alembik. To zostawi kurwa zapasowy klucz w środku? Nie wiem, kurwa. Przydałoby się parę wytrychów. Przydałoby się, niestety nie mamy, ale i tak mamy to, po co tu przyszliśmy i co chcieliśmy tutaj uzyskać. Porozmawiajmy ze Stefanem. Witam.
Mógłbym pożyczyć ten kociołek? Absolutnie nie. Potrzebuję go do przygotowania zupy. Pewnie chcesz w nim gotować jakieś wywary. Możesz o tym zapomnieć. Później w takim kotle nie da się już nic zjadliwego ugotować. Dość już mam problemów ze szczurami. Teraz jeszcze jakiś niespełniony alchemik będzie mi zawracał głowę. Pozbędę się tych szczurów w zamian za kociołek. Oszalałeś? Jeśli się na nie rzucisz z kijem, to pochowają się do tych swoich nor. Sama myśl, że będą pełzać gdzieś pomiędzy ścianami, mnie obrzydza. To może jakaś trutka? Ty chyba naprawdę jesteś szalony. Trutka w kuchni? Chcesz, żeby wszyscy się potruli? Zapomnij o tym i daj mi spokój. Wolę mieć te szczury na widoku. Pomimo, że są obrzydliwe, to są małe i bezbronne. Nie muszę się ich bać. Jak się tu znalazłeś? Ogólnie w klasztorze, czy tutaj w kuchni? Dobra, nie odpowiadaj, bo obie historie nie są długie. A nie są długie. Do klasztoru wstąpiłem, no dobra. Bo moja rodzina jest biedniejsza od myszy pod miotłą, a tutaj mam dach nad głową, wyżywienie i za parę lat również powszechnie szanowane zajęcie. Obowiązki w kuchni przydzielono mi po tym, kiedy przyznałem się przed jednym z magów, że umiem gotować. Od tamtej pory spędzam tu większość czasu. Co słychać? Już się tak nie przymilaj. Nie oddam swojego kociołka. Kwestia zasad, jasne. Stefan nie pozwoli mi zabrać kotła. Nowicjusz chyba bardzo nie lubi szczurów. Skoro małe go tak bardzo przerażają, to ciekawe jak zareaguje na wielkiego. Przekonajmy się w takim razie. Powiększenie szczura. Jebut, kurwa. A nie mam many. Dobra, potka many. Akurat tego mamy dostatecznie dużo. Szkoda, że to są takie kurcze cenne. Albo to. Nie te potki, tylko to. Powiększenie potwora. Jebut. Tylko nie mam... Zmywam się. Świetnie. Co teraz? Jaki dalszy plan? Nie przemyślałem tego dalej. Stefan uciekł z kuchni, mogę teraz spokojnie wziąć kociołek. A ty panie szczur? O kurwa, nic mi nie zrobić, co? A nie. My się chyba nawet jakoś dogadamy. Zabierz wielki kocioł. O kurwa, ciężki chyba. Zabrałem z kuchni spory kociołek. No i wszystko. Bierę też kiebasa, winogrono, jabłko, woda. To się tu może akurat przydać. Tutaj jesteśmy bezbronni bez jedzenia. No jaki miły szczurek fajny. Śłodziak. Dobra, idziemy dalej. Uwielbiam szczury, widzowie. Moja mama się boi szczurów. Nigdy nie mogłem mieć naszego chomika. A uwielbiam chomiki. Chomiki to są kika koksy. Nowicjusz. Mogę wam ukraść chleb na przykład? Mogę. Miód? Mogę. Wszyscy jesteśmy tu rodziną, prawda? Trzeba się dzielić, wiadomo. Ja nie mam się czym podzielić, więc podzielę się tym, co wy macie. Brzmi jak uczciwy układ? Myślę, że jak najbardziej. Beczka z wodą raczej nie skorzystam. O, on mnie teraz będzie za mną chodził? Pan szczur? Czy co on robi? Chyba tak. Trochę może to podejrzanie wyglądać jak dla mnie, ale dobra. Mam nadzieję, że nikt nie zabije biednego szczurka. Nic, nie są groźne te szczurki. Dalej musimy odzyskać kolejne rzeczy. Mamy już kociołek. Ja nie wiem ile mamy minut niestety odcinka. Ponieważ ten odcinek będzie lekko montowany. Ingolf. Hej, porozmawiamy jeszcze z nim. Ty jesteś tym chłopakiem, o którym mówił Riordan? Słyszałem, że razem z Kesselem wpakowaliście się w... O nie, zabij... O. Powiedz mi, naprawdę myślisz, że twoje życie i prywatne cele są na tyle ważne, by narażać innych i zakłócać spokój tego świętego miejsca? Nie słuchałem cię, niestety szczurka mi zabili. Bestialstwo. Bestialstwo. Chcę tylko powstrzymać niebezpiecznego człowieka. Volkera? No tak, bo to taki straszny, niebezpieczny starzec, który nie ma nic lepszego do roboty od prześladowania młodych awanturników z przerostem ambicji. Zmierz się w końcu z samym sobą. Tak bardzo pędzisz do przodu, że sam nie możesz za sobą nadążyć. Spójrz, gdzie cię to doprowadziło, stałeś się cieniem samego siebie. A przecież ty skąd wiesz, ty jesteś w błędzie? Jesteś w błędzie, nic o mnie nie wiesz. Czyli wszystko, co przeżyłeś, to ciągle za mało, byś w końcu przemyślał swoje postępowanie? Masz tu coś, co pomoże ci dojść do końca tej ścieżki. Co to?
Co ty robisz? Kolego, co ty, kurwa? Gdzieśmy się transportowali? Co tu się, kurwa, dzieje? Najwięksi będą najmniejszymi? Szalony ma zmniejszy mnie do rozmiaru szczura. Muszę znaleźć jakiś sposób, by się stąd wydostać. Upadek z tej wysokości przy moich aktualnych rozmiarach z pewnością będzie śmiertelny. Widzowie, nie będę ukrywać, no. Ilość plot twistów, ilość misji, które przygotowali twórcy, jest absolutnie niesamowita. Czas dla mnie odpocząć od tej gierki. Widzimy się oczywiście jutro prawdopodobnie, bo to jest chyba, o ile się nie mylę, taki odcinek, że widzimy się jutro, bo to jest drugi dzisiejszego dnia. Ale jeżeli nie, to pamiętajcie, odcinki dwa razy dziennie. My widzimy się jutro, ja trochę odpocznę, nabiorę sił, rozgrzeję bardziej język i będę bardziej głodny giereczki. Tyle, widzowie. Dzięki jeszcze raz, że oglądacie serię. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Wpadajcie na Twitcha. Tam na pewno będziemy grać w różne gry. Jak mi odblokują dostęp do karty, bo zalogowałem się na VPN-ie. Tak mi się wydaje. W ogóle mogę szybko na koniec sam opowiedzieć tą historię. Biorę sobie tego, bo chyba za coś płaciłem, nie pamiętam. A byłem na telefonie, ja mam stałego VPN-a, a mam nowy telefon, więc chciałem się zalogować do aplikacji banku, no nie? I słuchajcie, spróbowałem się zalogować, coś kurwa nie wyszło. I tego, no nie? Siedzę sobie, nagrywam odcinek, tu mi LEDy spadają, chłopie, chyba jakoś to mniej więcej wtedy było. Nie wiem, czy byłem w trakcie nagrywania odcinka, czy może po. Nie pamiętam. Ale w każdym razie ja widzowie patrzę, a tam na telefonie ta. Coś podejrzane logowanie, ja zapomniałem o tym, że ja na VPN-ie. Podejrzane logowanie, mówię. No kurwa, nie, moje pieniądze. Ja już, chłopie, zmieniam 16 razy hasło. I kurwa, po 30 minutach się zorientowałem, a jeszcze net, nie, miałem jakiś chujowy net. Mi przyszedł SMS, ja mówię, co się stało, kurwa, włamali mi się, nie? Panika, mówię, co się dzieje, kurwa? Ja zazwyczaj nie panikuję. Później mi się przypomniało, że miałem dokładnie kiedyś taką, identyczną sytuację, że wbiłem na telefonie na VPN-ie i wtedy mi zablokowali kartę. No i tak by się zgadzało, bo jakieś kilka minut dopiero później, po tym zalogowaniu, dostałem SMS-a. Mam nadzieję, że moje pieniądze na karcie są, więc jak są, to gramy w nowe gry. Jak nie ma, to nie gramy w nowe gry, gramy w stare gry, ale tak samo świetnie się, widzowie, bawimy. Zostaw lajka, komentarz, suba, wpadnij na rewinda i tyle, widzowie. Widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Dzięki jeszcze raz, siemalski. Dawaj mnie tu myczka. Dziwny git.